Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Skorpio, to jest już kolejny odcinek z Devil May Cry'a. Tak, już mamy 3/4 misji ukończone. Zostało nam ostatnie 5 misji. Czy tam 6. Ale i tak już dużo się skończyło. Przeszło. Dlatego też oglądajcie. What? Co tu robi Virgil? Z tymi dwoma babami? Omg. Spad! No to jesteśmy w niebezpieczeństwie. A ten bez skrupułów namierza. A ty się nie ruszaj lepiej, bo będziesz skończona. Dobrze? Pomarszczona suszko? O, jeszcze ma pieprzyka. To już w ogóle ekstra. O, kat! Jak miło. Z jakim cudem ona przeżyła taki, kurczę, odstrzał? Czyli mamy wymianę. Brzydulę za piękną. Mnie się to podoba, taki układ, tylko jakim kosztem? O kurde, ale pobijana. No kurde, wymieniajcie szybciej te laski, no. Kurde, one aż tak są warte. No. Ebony and Ivory. No może byście szybciej zaczęli wymieniać, bo naprawdę chcę zacząć akcję. Dlatego idź spokojnie tymi pomarszczonymi stópkami. No idź, 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 idź. Ty ruszaj, młoda piękność. A Virgil, snajpi, kampi. Nie wstękaj. A ta ma brzydkie. Nie powiem co. No kurde, szybciej byście zaczęli strzelać. Kurde, ale ostro. Chodzą jak stare babki. Może która by już zaczęła coś mówić. Dobra. Przechodzą, spokojnie. On ich obserwuje. W dupę jest strzel. Nie, 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 nie. Pogięło cię, Virgil. Virgil, pogięło. Ja pierdolę, Stein. What the fuck? Spieprzajcie. O kurde. Aha, kat po prostu sobie stoi. Straciła potemkę Mundysa. Co teraz? O! Coś się dzieje ciekawego. Dobrze, spać i giną, spać i giną. A, ten po prostu na szarże idzie. Z pistolecikami. Paf, puf, puf, paf, paf. No, 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 padajcie. Policyjne suki. Za głośno to jest. I co teraz? Fajnie, że Dante sobie to obrywa i nic z tego nie ma. Ma na to wywalone, że w plecy dostał. I co teraz? Hahaha! O, w dupę! Co to za fala? Teraz to się już lekko zacząłem denerwować. Zwykle tak się nie dzieje. Dobra, Dante jak zwykle sobie da radę. Woohoo! Piekło mamy! Możemy jechać już? Znaczy iść? A, Virgil to ma prawo jazdy, przynajmniej. Ooooo! Slow motion! Dobra, Dante już nie wie co robić. Dobra. No, aha, tam muszę wskoczyć.
Dobrze. Pięknie. Jedziemy dalej. O kurde. Znów trzeba coś zrobić. A! Ej, co to było? What the f... Nie tak to miało być, kurde. Dobra. O tak, o to chodziło też. O! Tak jest. Uuu! Trzy razy bit równa się super wjazd. Pięknie. Nie, parkour zarąbisty. Psztynk. Fuu, pięknie. Virgil, tylko nie stłucz się. O kurde, wiertło! Czy śmigło? O, w dupę. Dobra. Wiemy co robić. No nie, jeszcze wrogowie. Teraz wrogowie. Kurde, wyłam mi stąd. O tak. Łysowałam. Dobra, ciągniemy za to wiertło, czy śmigło. Bardziej śmigło pasuje. Virgil, dobra. Jedź sobie spokojnie. My tutaj oczywiście robimy swoje. A, ale parkour. Też tak bym chciał. O kurde, wszystko się boli! Dosłownie. What the... Tak jest! I teraz latamy, jak Spider-Man. Da! Siul. Coś jeszcze? A, Virgil jak zwykle driftuje. Dobra, kolejna rampa! Wohoho! O kurde, teraz będzie ostro. Czyli dzisiaj bardziej takie... sprawy... racingowe niż fightowe. Chodzi mi o walkę. Wow, o, co to było? A to jeszcze ty. Czekajcie, muszę się uzdrowić. Dajcie mi się uzdrowić. O, dobrze. I to mi wystarczy. Pięknie, most zawalony, a oni jak zwykle zrobili super wejście. I co, Mundus? Posrało kakao? To już koniec? Wiecie co, może jeszcze jedną misję zrobię. Tak za krótko to było. No, za krótko. Jeszcze jedna misja, o tak. Idziemy dalej, kurde. Jak to miało być za krótkie, to zrobimy sobie jeszcze jedną misję. Żebym miał to z głowy. Bo Devil May Cry ja nagrywam raz w tygodniu, to wiecie. Miałem lepiej, jak już zrobię dwie misje. Mundus is still weak from his last outburst. This is your chance to defeat him. Mundus doesn't know that Virgil is Nephilim. We can use that to our advantage. There's a back door into the tower located here. Virgil, you must reach the security room undetected. So Dante, you will create a distraction. Here. Hey guys, you looking for a fight? Here I am. Dobre. Just like your father. Too big for your fucking boots. Tak, jestem me, kurwa mocny. A god. Versus you. A piece of shit. Uuuu, żeś teraz sypnął tekstem. Kawałek gówna. Taki kawałek to ja kurde na śniadanie jem. O kurde, co to się dzieje? Czemu to coś się rusza? What the fuck? O kurde, to coś zaczyna ożywać.
samochody lecą, kawałki też nieźle lecą. To się tu mutuje. I znowu latamy, kurde, po kawałku miasta. Zarąbiście. Ciul. Dobra. Myślę, że te. Ło! Dobra, idziemy. Nie ma czasu. Kurde, co ja teraz mam robić? A tutaj. Tak to się dziwnie wszystko tak rozgrywa. Dobra! Ciul! Pięknie latamy. Co się wyszło mi? Nie, jeszcze raz wszystko mam to robić. Żartujesz sobie. O matko. Dobra. Dobra, to było głupie, przepraszam. Jeszcze raz, tym razem porządnie. Dobra, i wybijamy się. Samochód mnie walnął. Bez sens, ale okej. Dobra, idziemy, stary, idziemy. Nie ma czasu, nie! Wszystko się wali. Dobra, pięknie. Szybko. I super. Surrender! Nie poddam się! Chyba cię posrało. Co to jest? Co to za małe gówno z takim szponem? Elitarny Styx. Żaden tam elitarny dla mnie. Już padacie. Nic mi nie zrobicie, nawet mnie pchniecie. Już to. No nie, tylko nie te wiedźmy. Muszę tym Aquilą nawalać. Okej, już wróciłem po mojej przerwie. Nawalamy się z wiedźmami i elitarnymi styksami. Zobaczcie, ale troszeczkę mnie nie było. Nieważne, to jest prywatna sprawa. Dlatego ja to zachowam dla siebie. Żeby nie było. Kurde. Ta wiedźma mnie tu irytuje. Zaraz stąd odpłynie. Dobra. Już po tobie. Kurde. O, dobra, teraz jeszcze tylko ty. I koniec z tobą. Dobra, możemy sobie iść dalej. Virgil coś teraz bada na laptopku. Super. A coś się wali. Ostro. A nie, znowu. Dobra, proste. O kurde, dobra. O nie. Nie ma walki, kurde. Idziemy stąd. Ponabalałem się z wami, ale musiałem tutaj dotrzeć. O nie, znowu on. Już po raz... Nie, to jest coś innego. Koszmar. Nie, to już są zwykłe stworzenie. O kurde. Ostro. Ucho, pięknie. No a co masz do powiedzenia, koszmarku? Ostatni miałem koszmar 5 minut temu. Nie, serio. Żeby nie było. Ten koszmar mnie tak zirytował. Ale jak nagrywam, to zapominam o wszystkich innych problemach i zostaję przy sobie. Kurde, ten cały czas się tepa. Nie wie gdzie.
Gdzie to jest? A, tutaj. Dobra. Takie kontry chcesz sypać? Dobra, po tobie już. Coś czuję, że zaraz padasz. Dobra, zdychaj. Koszmarku. A, o kurde. O tak. Ładnie zbierasz. Unik, unik, dobrze. Skontrowane. Unik. No, chodź, kurde, przestań mi tu kontrować. Tylko chodź tu do mnie, o tak. I z pięści. Ło, co to było? Kurde. On już teraz tak wałuje, że normalnie zaraz mnie zdejmie. Mocny twardziel. Kurde, muszę uważać. A! Pięknie! Dawać dużo zdrowia i energii. Dobra, idziemy, 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 idziemy. Zmykamy do domu Mundusa. On tam coś dalej grzebie po laptopku. O, wyłączył system kamerowy. Też będę na ciebie czekał. O, może sobie coś kupię. Za 600. Dużo gwiazdka zawieszenia. Okej, mogę kupić. Co teraz? A tu, na górę. Winda! Ale jaja. Pierwszy raz widzę taką windę. Kurczę, 60 piętro, 70, 80, kurde, to setki. Czemu nie było setki? Było 87. Bez jaj. He. Virgil! Panie, że jeden jest duchem, a drugi jest w rzeczywistości piekielnej. Strzałeczka. To znaczy, że tam muszę iść. Papa, braciszku. No to idziemy. Wszystko mamy narysowane jak na kartce. No, dosłownie. Wszystko jest narysowane. Dobra, może przyspieszymy. O tak, odstrzelimy pajączki. Nie mam ochoty na szukanie pierdół. Zaraz, może tu coś jest. No, może jednak coś tutaj wybijemy. Tak, na dobrą sprawę. No nie, tylko nie piły. A, o kurde. Muszę tu uważać. Cioch! Pięknie. Dobra, unik. I... napieprzamy w was. Zaraz zdechniecie. O, jeden padł. Teraz drugi też padnie. Pięknie. No wiem, że masz fajne buty, ale nie musisz się tym chwalić od razu. Co to jest? Jakie przejście? Dobra, Dante, wiem, że sobie dasz radę. Lasery! No to nie jest Tomb Raider, żebym musiał przez lasery przeskakiwać. A, Virgil teraz włącza lasery. No, lasery. Pięknie. No teraz sobie możemy spokojnie przejść. Co dalej? What the fuck? Co to jest? Czemu to są jakieś cienie, duchy? Cokolwiek, kurde, wiksy.
Duchy, nie duchy. A nie, znowu koszmar. Ping-pong. A, ja wiem, mogę się tak bawić. Nie, tylko nie to. Oni jeszcze tu muszą. Ach, kurde. Wszystko mi musi utrudniać. O tak. Padaj. Dobra. Teraz się mogę tobą zająć. No, rzucaj, rzucaj. Ach, kurde. Kurde. Uciekam, uciekam. Ach, kurde. Dobra, może teraz jakaś gwiazdka zawieszenia. I rage odpalamy. Ciul. O, zniszczony, ładnie. Dobra, zgasz rage'a. No i widzicie, ułatwiłem sobie życie. Gdzie dalej trzeba iść? To jest ważne. O! O! Zapomniałem, że mam jeszcze strzelbę, to sobie dam doskonale radę z takimi brutalami. A gdzie mam iść? To jest ważne. To tutaj nie idziemy. Tutaj też nie. To gdzie? To coś słyszałem. Może tutaj? Co? Żartujecie chyba sobie. No, się dowiemy, gdzie mamy iść. Spokojnie. Kwestia czasu. Okna nie da się wybić. Trzeba przejść się porządnie. Tutaj w ogóle jest zablokowane, dlatego... A tutaj! Takie buty. No to dobrze. Dalej to już chyba powinno pójść z górki. Tutaj nie. Dobra. O! Tu sobie coś mogę powalczyć. O! Diabełki! O ty! Unik! Unik! Tutaj trzeba naprawdę... Ostro. Co to było? Co to jest? Przepraszam bardzo. Dobra, postrzelamy sobie w was. Dostałem część kulek. Dobra. O kurde. Jakiś Sonic, kurczę, co to jest? O kurde. Nie ma tutaj takiej zabawy. Znaczy, nie ma tu takiego bicia. Dobra, nie będą mnie jakieś psy bić. Obracające się półki. O Boże. Jakie to jest zboryte. Obracające się meble. No, normalnie 25 wiek. Jak na mnie. Kto to widział, żeby półki się obracały? Dobra, idziemy tutaj. I na wyższe piętro. 105 piętro, o kurde, czyli jednak dobijemy. Dobijemy do setki. Tylko mam mało życia. I to mnie teraz martwi. Dobra, zamknij się tam. A ja w ogóle sobie dam radę? Z tymi strażnikami? Oh shit! Widziałem, że tylko tyle umiesz powiedzieć. Dokładnie, nie ma... O! Żyćko, żyćko! Jest nowelą! Dobra, czyli coś nie tak zrobiłem. A, więcej styksów! Dobra, dam sobie z wami radę. Tak, mogę się z wami nawalać. Ciul. Nie dacie rady. A, mogę wam i tak pomiatać, obracać,
wystrzeliwać w nieskończoność. Nie, nie, tylko nie ona. Nienawidzę wiedźm. Dobra. Możesz sobie tam robić co chcesz. Ona się tak będzie ciągle tepać. O tak, 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 tak. Nie dam ci się ruszyć. Kurde, już mi ucieka. Dobra, dam sobie z wami radę. Jak sobie daję radę ze Styksami, to z wami też będzie bez problemu. Ciul! Pięknie! Ciul! Ciach i ciach. Dobra, ktoś jeszcze? Zapraszam, chętnie się z wami pobawię. Nie! O, dobra, poszło, paf! O, tu coś jest? Ciekawego? Nie. Wiszące meble. Znaczy biurka. Nie. A. Mogę duety robić. Ui. On się w ogóle nie rusza. Tamten nie wie co robić. Obraca się w kółeczko. Dobra. Tego mogę tak wiksować w nieskończoność. A, mogę tak was obydwóch wiksować. Aż w końcu nie padniecie. A ja sobie tylko ładuję Rage'a. Cia, cia, cia. Jak to wygląda? Genialnie po prostu. Nawet nie widziałem, że jest taki ruch. Dobra. Jeszcze tutaj pomogę. O kurde. A, o kurde, ale unik. O, jeszcze mi się udało. Super. To było piękne posunięcie. Mam jakieś biuro przedsiębiorczości. Ale gdzie mam iść? To jest ważne. A, tam. To jest spoko nawet. A, tutaj mamy wszystko dobrze narysowane. O kurde, to by mnie za chwilę zgniotło. A, czyli rozumiem, że nie można iść na dół, bo bym spadł. Co? Jajeczka sobie robicie. Dobra, to was tak zlejemy. Dobra, pobawimy się tak z wami. O tak, lubicie te wiksy. Jest moc, naprawdę. Kiedy używa się jednego i drugiego, to jest naprawdę mocne. Dobra, oberwałem od jakiegoś kawałka, nie wiem czego. O, tu jest żyćko. Dawać. Nie, to nie żyćko, szkoda. Pomyślałem. O, doskonale. Nie, tu mamy wszystko dobrze narysowane. Cutscenka numer 2. Virgil, gaś te lasery. Dante. Już nie wiem co mówić. Czy Virgil, czy Dante. Co jest grane? Coś ty zrobił? To niedobrze. Mamy tam iść? A, rozumiem. Takie buty. Kurde. A, dobrze. Widzicie? Teraz była równowaga. What? Kolejny koszmar. Nie. Żartujecie sobie. Nie. Dobra, Rage odpalamy. Tak cię zniszczę. O tak.
Dziękuję ci, mój Rage'u Dantego. Bez ciebie to bym, kurczę, ich nie pokonał. Tak jest, jestem w formie, mimo tego. Dobra. Poczekamy na moment. A, kurde. Okej, okay, udało się. Znowu mamy narysowane wszystko. Jak na kartce. O, może sobie coś kupię, ulepszę. No nie, brakuje mi trochę na tej, no. Na żyćko. Walić to, kupię sobie dużą gwiazdkę zawieszenia znowu. I ulepszę sobie bynajmniej by Aquilę. Aquila. A ten duet, bo tak się nazywa ta broń. Inną umiejętność. Dobra, wezmę tornado. O! Ty! To tornado mogę robić bez przerwy! Ale zarąbiste. Nie, bo trwa tak do 5 sekund, ale i tak zarąbiste. Kurde. Mi się już to nie podoba powoli. Dobra. Myliłem się. No to idziemy. Na 154 piętro. Kurde. Co to jest? Ale fajna zabawka. Co to tym razem masz dla mnie? Kabluej. O kurde. A, czyli taki paralizator, mówiąc wprost. Dobrze. Dobra, nie ma czasu, idziemy. Bardzo szybko. A, pominąłem, sorki. No, AX. No, AX. A, trzeba razem. Jep. Jep, dobra, sorki, że pominąłem tam cutscenkę w pewnym momencie. A, czyli to jest taki paralizator. Jak strzelę, to mogę zdetonować. Dobre. A, trzeba to jednocześnie nacisnąć A plus X. Dobrze, czyli taka trochę matematyka. Ciul. Ciul. Unik, unik. Ciul. Unik, unik. A, dostałem. Unik, unik. Okej. Nie, dobry, dobre, dobre, naprawdę, świetny. Świetnie pasuje do tego. Szybciej mogę zdetonować tych przeciwników. Bo to tak wygląda mniej więcej. A to jakiś duszek. Abra, co mi tam jednego mogę zniszczyć? Dobra, gdzie dalej? Gdzie dalej? Ja muszę wiedzieć. Powinienem już za chwilę zakończyć ten odcinek. Trochę już trwa. Ale jak go nie skończę, to nie będzie ciekawie, dlatego lepiej jak go zakończę przechodząc tą misję. I dzisiaj nie wiem, może coś jeszcze wrzucę poza Devil May Cry'em, może nic. Zobaczymy. Gdzie ja mam iść? Poważnie, nie wiem. Kurde. To nie fajnie, to nie fajnie. Trzeba będzie się trochę rozejrzeć. Dobra, tutaj sobie przyszedłem. 154 piętro mamy obecnie. No tak, tutaj żeśmy na górę
przejechali. Teraz trzeba tutaj cały czas, przez te komnaty, tak powiem. Inaczej tego nie mogę określić jak komnaty. Ale gdzie ja mam iść? O to mi chodzi. Tutaj są jakieś okna potłuczone. Tak lekko. Kurde. Rozejrzę się jeszcze dokładnie. Tego się nie da zniszczyć. Tu jakieś niebieskie kurcze żyły, które nie wiem po co one są tutaj. Oj, nic tutaj nie widzę, żadnych wskazówek nie mam. Nic co by mogło mi pomóc. Kurde. Serio? O ja wale. A tutaj! Takie buty! O kurde! A! Wszystko się wali! Dobra. W końcu się rozejrzałem trochę porządnie. Gdybym w ogóle nie zrobił tego, to bym, kurczę, się gubił we wszystkim. Tutaj teraz. I na które piętro? 155. Widzicie, cyferki się walą. Nie wiadomo, które piętro. 158. Które kurde? 157 czy 8? Jeszcze muzyka fajna leci. No wow. A ja sobie chodzę 8. Potańczymy sobie. No, miałem potańczyć sobie. Walić to. O kurde. To jest rdzeń, który będę muszę zniszczyć. Nie, nienawidzę tych stworzeń. O nie, tylko nie gigant. O kurde. To mi się już nie podoba. Dobra, potargam cię porządnie. No chodź. Padaj! O tak. Dobra, uciekamy, bo włącza rajdża. Grubasek. Ba, lol, co to było? O kurde. Dobra, to było dobre. No chodź, płonący grubasku. Pudło. O, szybko. Nie. Drekawak? Ten sam koleś. Snouty. Dobra, czas to już skończyć. No chodź. Chętnie się pobawię z tą... A brownik. Ło. A mam teraz ten paralizator, więc może będę miał nad nim przewagę jakąś. Kurde. O tak. Mogę się tak tobą bawić. Pudło. Kurde, musiał to odbić. A! Dobra. Tak cię najlepiej zdetonuję. O kurde. No, odbijaj sobie. Aha, po tobie. Kurde. Nie robi tych sztuczek japońskich. A, nie udało ci się. Nie udało ci się tepnąć do mnie. Zgliczowałem cię.
Au! Udało mi się! Pokonałem bossa. Detonatorem, czy tam, nie wiem, paralizatorem. No i widzicie, takim sposobem mi się udało pokonać mini-bossa, bo to był mini-boss, bo taka nazwa to, kurde, tylko w Chinach. Dobra. Teraz trzeba się bawić Spidermana. My innego wyboru nie mamy. Puk, puk! Kto tam? Hipopotam. Kończymy już ten odcinek. Dziękuję wam bardzo przeserdecznie za obejrzenie go. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować. I zapraszam do kolejnego odcinka, który będzie, nie wiem, może jeszcze w tym tygodniu, jak to wszystko ogarnę, a może i w następnym tygodniu. Ja się już z wami żegnam. Na razie, trzymajcie się.